Będę chciał nawiązywać do tego oto zdarzenia, przechodzenia z gimnazjum do młodzieży i myślę, że to słowo będzie przede wszystkim do was. Przede wszystkim do was. Dlatego powiedziałem, że najlepiej zrobicie, jak tu usiądziecie, ponieważ najwięcej odbierzecie. To jest prawda. To jest prawda. Natomiast nie ukrywam, że liczę na to, aby cały zbór był ubłogosławiony tym słowem. Nie tylko ta grupka, która tu siedzi. Dostaliście wspaniałe Biblię. Podobno skóra na okładce. Myślę, że to nie jest tak, jak się dzisiaj mówi. Oby tylko skóra, fura i komóra, ale to jest Boże Słowo. To jest Słowo Boga do nas wszystkich. Zapisana treść Bożego Słowa. Istnieje taka historia pewnego ojca i syna. Tak naprawdę dzisiaj będę mówił o ojcu i synu. Natomiast to jest inna historia. Historia ojca i syna. I umówili się tak na prośbę swojego syna. Ojciec z synem umówił się w ten sposób, że da swojemu synowi na 18 urodziny wymarzony samochód. Kupi mu wymarzony samochód. Rzecz ta, jak pewnie się domyślacie, miała miejsce w miejscu, gdzie być może teraz jest nasz pastor, a więc w Stanach Zjednoczonych, ponieważ na nasze realia jest to dość trudne. Natomiast tam gdzieś na zachodzie syn i ojciec umówili się, syn wyprosił sobie u swojego ojca wymarzony samochód na 18 urodziny. I tak czas się zbliżał do tych urodzin i on tak już nie mógł się doczekać. Będę miał swoje auto, to, o którym tak bardzo marzyłem, to, które mi się śniło po nocach, to, które mam cały czas przed oczami, to wspaniałe auto, które mój tata obiecał mi kupić na urodziny. I kiedy nadszedł ten dzień, dzień urodzin, tata przychodzi do swojego syna, syn taki podekscytowany, ciągle wierzy, że dostanie auto, bo tak przecież umówił się z tatą. A tata nigdy nie kłamał, tata nigdy nie oszukiwał, był wzorowym chrześcijaninem. Co powiedział, to czynił. Więc na pewno kupi mu to auto. I kiedy przychodzi do swojego taty, tato, dzisiaj są moje urodziny, czy zapomniałeś? Nie zapomniałem. Mam coś dla ciebie wyjątkowego i chcę, żebyś to dostał na swoje urodziny. Wręczam ci Biblię. I kiedy ten syn zobaczył Biblię, ona miała się nijak do tego, o czym marzył. Marzył przecież o aucie, o swoich czterech kółkach, o tym, z czym będzie mógł jeździć po ulicach. A dostał w zamian, albo zamiast tego, Biblię, Boże Słowo. I tak bardzo zdenerwował się na swojego tatę, że wziąwszy tą Biblię, wyrzucił ją w kąt, obraził się na swojego tatę i przez następne lata nie odzywał się do niego. I po paru latach tata zmarł. I cała rodzina spotkała się na pogrzebie. I kiedy ten syn podszedł, aby jakoś pocieszyć matkę, porozmawiać z mamą, mama powiedziała: słuchaj synu, ojciec chciał, abyś jednak wziął tę Biblię. Abyś jednak tę Biblię wziął. I ten ojciec rozżalony w sercu, ten syn rozżalony w sercu z powodu sytuacji, która miała miejsce, pękło coś w nim i powiedział: dobrze, skoro mój tata tak chciał, wezmę tą Biblię. Pod wpływem emocji, pod wpływem tego, co się działo. I kiedy w domu, usiadłszy, otworzył tą Biblię, zauważył, że w środku jest koperta. Że w środku jest koperta. Pomyślał, no sprawdzę, co tam jest. Otworzył kopertę i zobaczył, że w środku był czek, rachunek zapłacony za auto z datą podpisaną na ten dzień, kiedy miał wtedy urodziny. I zrozumiał, jaką wielką krzywdę wyrządził ojcu, a przede wszystkim, jaką wielką krzywdę wyrządził sobie. Ponieważ jego oczy patrzyły na coś, co przyćmiło, zasłoniło
to, co jest najbardziej cenne w życiu. To, co jest drogocenne w życiu. Coś, co przewyższa wszelką wartość w naszym życiu. Jego oczy patrzyły w innym kierunku niż na Pana Jezusa. Jego oczy patrzyły w tym wypadku na samochód. I w ten sposób rozminął się z prawdą. I zobaczył, jak wielki błąd popełnił. Ale też z drugiej strony zobaczył prawość swojego taty. On nie skłamał, ale chciał dać mu coś, co jest bardziej cenne niż to, co jest na ziemi, niż doczesność. Chciał dać mu Boże Słowo. I to jest myśl do was. Dostaliście dzisiaj Biblię. Wiem, że macie Biblię w domach. Niechaj wasze oczy nie będą przyćmione czym innym, ale niech wasze oczy patrzą na Biblię, na Boże Słowo. Tam poznacie Boga. To w tej księdze, zwaną Bożym Słowem, Biblią, z tej księgi możemy poznać Pana. Możemy poznać Jego charakter, kim On jest, jak jest. A więc to jest zachęta. To jest zachęta dla was. Ciekawe, co jest w środku, nie? To już zostawiam wam. Co tam jest w środku? Nie wyrzucajcie ją w kąt, ale bądźcie ciekawi. Zajrzyjcie, przeczytajcie, a poznacie coś, co oszołomi was, coś, co zmieni wasze życie na zawsze. Biblia, Boże Słowo. Dlaczego taki wstęp, dlaczego taka historia? Tak jak powiedziałem, chciałem mówić dzisiaj o pewnej historii zapisanej właśnie w Bożym Słowie, o ojcu i synu, o pewnym ojcu i synu. To Józef, ta postać, o której dzisiaj chcemy powiedzieć coś niecoś. Józef. Wyjątkowość Józefa zawierała się w tym, że miał dokładnie albo był chociaż rok starszy od was, którzy tu siedzicie. Jak postarałem się dowiedzieć, w jakim jesteście wieku, ile macie lat, przypomnieć sobie, ile ja miałem lat, jak przechodziłem do średniej szkoły i okazuje się, że jest to wiek pomiędzy 16, tak? 16. Zostańmy przy tym. 16 lat. Kiedy otwieramy 37 rozdział pierwszej Księgi Mojżesza, dowiadujemy się, ile miał lat Józef, kiedy zaczyna się jego historia, o której czytamy w Biblii. Drugi wiersz 37 rozdziału pierwszej Księgi Mojżesza. A oto dzieje rodu Jakuba, gdy Józef miał 17 lat. On był waszym rówieśnikiem. Rok starszy, ale to jeszcze nie jest jakaś duża różnica. Waszym rówieśnikiem. 17 lat. Rzeczą bardzo ujmującą jest, że o Józefie więcej Boże Słowo mówi niż nawet o Abrahamie. Dlaczego Boże Słowo mówi więcej o Józefie niż o Jakubie? Dlaczego Boże Słowo mówi więcej o Józefie niż o Izaku? Postaram się to wyjaśnić, ponieważ to, dlaczego Bóg postarał się więcej treści przekazać nam o Józefie niż o innych, jest bardzo istotne i bardzo ważne. I wypływa z postawy Józefa, wypływa z tego, jakim był człowiekiem. Ale to, co najbardziej mnie ujmuje w Józefie i to, czego życzę wam i nam wszystkim, to to, że Boże Słowo mówi, że z Józefem był Bóg. Bóg był z Józefem, gdziekolwiek postawił swoją nogę. W momencie, kiedy trafił do domu Potyfara, tam Boże Słowo nas instruuje, Pan był z nim. W momencie, kiedy trafił do więzienia, tam Boże Słowo nam przekazuje tą informację, Pan był z Józefem w każdym miejscu, w każdym czasie. Bóg był z nim. Gdziekolwiek był Józef, tam Pan był z nim. Kiedy otwieramy 43 rozdział Księgi Izajasza, dowiadujemy się o tym, jaki Bóg ma plan dla naszego życia, jaka jest Jego myśl na temat tego, na temat przeżywania naszego życia i jaki jest Jego stosunek do naszego życia.
Lecz teraz, tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo ja Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Jesteśmy własnością Pana. Człowiek, który oddał życie Panu, człowiek, który nawrócił się, powierzył Mu całe swoje życie, raz na zawsze, jeśli trwa w tym, staje się Bożą własnością. I tak jak mówi apostoł Paweł, nic nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Bożej. Ani życie, ani śmierć, ani doświadczenia, ani moce na niebie i na ziemi. Nic nie jest w stanie wyrwać nas od tej więzi z Panem, jeśli jesteśmy Jego dziećmi. Gdy będziesz przechodził przez wody, okazuje się, że nawet Boże dzieci, nawet my, którzy często latamy 30 centymetrów ponad ziemią, nawet nam przytrafi się czas, kiedy będziemy przechodzić przez wody, kiedy będziemy przechodzić przez rzeki i kiedy pójdziemy przez ogień. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją Cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. I teraz myślę, że to słowo jest bardzo potrzebne niektórym z nas na tym miejscu. Bardzo potrzebne niektórym z nas na tym miejscu. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny. Masz wartość w Bożych oczach. Przez Jezusa Chrystusa, który skonał na krzyżu, który umarł, zapisana została nam wartość. Wartość krwi, świętej krwi Pana Jezusa. Wartość, która jest ponad wszelką wartością. Dlatego, że jesteś cenny w moich oczach, drogi, cenny i ja Cię miłuję. A więc Pan był z Józefem. Dlatego nie można powiedzieć, że jest prawdą, że kiedy przychodzimy trudności i doświadczenia, to znaczy, że Bóg nas opuścił. Nie możemy poddać się takiej presji w naszym umyśle, że kiedy przechodzimy przez trudy i kiedy wszystko wydaje się działać przeciwko nam, że to jest dowód na to, że Bóg nas opuścił. Nie wolno tak myśleć, nie możemy w ten sposób myśleć, bo jak historia Józefa nas o tym informuje, to wcale nie znaczy, że kiedy wylądujemy w więzieniu, kiedy wylądujemy w domu Potyfara, kiedy będziemy niewolnikami, to znaczy, że Bóg nas opuścił. Wcale tak nie jest. Okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Kiedy jesteśmy w doświadczeniu, kiedy Pan sam wprowadza nas w doświadczenie, to On też sam daje wyposażenie, silniejszą wiarę, coś szczególnego, abyśmy przez to doświadczenie przeszli. On nas wyposaża. To znaczy, że Bóg tym bardziej, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, jest z nami. Jest z nami. Dlatego chciałbym opowiedzieć taką historię. Pewien człowiek wybrał się na przechadzkę. To jest historia bardzo znana. Jeśli już ją słyszałeś, proszę, bądź cierpliwy. Wybrał się na przechadzkę po plaży i był człowiekiem silnej wiary, ponieważ nie dość, że widział swoje ślady, widział też inne ślady i wiedział, że Bóg jest z nim. Tam, gdzie szedł, tam widział już nie tylko swoje ślady, ale ślady kogoś obok. Wiedział, że jest z nim ten, który był w tym piecu ognistym razem z trzema przyjaciółmi. Wiedział, że jest z nim ten, który był z Danielem w lwiej jamie. Wiedział, że jest z nim Bóg. I tak chodził po tej plaży, cieszył się Bożą obecnością, ale spostrzegł, że przed nim zaczyna zarysowywać się dolina pełna cierni, pełna cierni, przeszkód. Ale wiedział, Bóg jest z nim, więc idę dalej. I kiedy przechodził, co krok gdzieś się odarł, gdzieś się skaleczył. I kiedy w końcu przeszedł tą dolinę, stwierdził, udało się. Ale kiedy zobaczył, popatrzył za siebie, zobaczył, że ślady, które z nim szły,
dotąd przez cały czas urwały się właśnie przed tą doliną. Zrozumiał i powiedział, i zaczął się modlić: Boże, jak to jest, że kiedy wszystko się układa, Ty jesteś ze mną, a kiedy muszę przejść przez tą ciernistą dolinę, nagle mnie opuściłeś. Nagle opuściłeś mnie. I wtedy Bóg mu odpowiedział: słuchaj, to wcale nie jest tak, jak ci się wydaje. To, że widziałeś wtedy te wszystkie ślady, moje i twoje, tak, byłem z tobą, ale to, że zobaczyłeś w pewnym momencie tylko jedne ślady, to one wcale nie należyły do ciebie. To ja niosłem cię na rękach swoich. Dlatego widziałeś jedne ślady, tylko jedną parę śladów. I to jest tak, to jest dowód na to, że Bóg z nami jest w doświadczeniu. Chociaż doświadczenie to jest takie narzędzie, które stara się oczywiście zbudować naszą wiarę, ale w oparciu o to, że nie widzimy tego, czego się spodziewamy. To nieprawda też, historia Józefa nas informuje o tym, że to nieprawda, że Pan Bóg nie jest z młodzieńcami. Skoro Boże Słowo mówi, Pan był z nim, a on miał 17 lat, to znaczy, że Pan jest też z młodzieżą. To znaczy, że młodzi ludzie też mogą przeżywać wspaniałe rzeczy. To znaczy, że młodzi ludzie, jeśli tylko się otworzą, możemy przeżywać błogosławione rzeczy. Wielkie, wspaniałe rzeczy, ponieważ Pan też jest z nami, ponieważ Pan też chce być z nami. To nieprawda, że młodzież niczego nie przeżywa. To nieprawda, że młodzieży trzeba mówić: pożyj troszkę, pożyj, poczekaj, to dopiero przeżyjesz. Owszem, jesteśmy młodzi, ale przeżywamy z Bogiem wiele rzeczy. I ci, którzy tu siedzą, też, jeśli będą otwarci, jeśli będą szukać Pana, jeśli obiorą tą właściwą drogę, to Bóg obiecuje ze swojej strony dać przeżycie, dawać przeżycie, dawać błogosławieństwo, prowadzić swoją drogą. Ponieważ młodzież i wy, wszyscy, którzy tu jesteśmy, młodzież jest często na pierwszej linii frontu. Kiedyś, jeśli kojarzycie, jeśli orientujecie się w hasłach i w ideologii Adolfa Hitlera, on kiedyś wypowiedział takie słowa: pozyskaj młodzież, a pozyskasz świat. I ja myślę, że to były diaboliczne słowa, ale zgadzają się z prawdą. Diabeł to dzisiaj stosuje. Jeśli bardzo uważnie śledzicie to, co dzieje się na świecie, cały przemysł muzyczny, przemysł rozrywkowy, przemysł związany z modą, z ubiorem, z tym wszystkim, to jest związane, aby atakować młodzież przede wszystkim. Ponieważ kiedy pozyskasz młodzież, pozyskasz kolejne pokolenie i to całe. Kiedy wpłyniesz na to pokolenie młodych ludzi, to tacy oni będą, kiedy będą starsi. Więc pozyskasz całe pokolenie. Diabeł usilnie stara się to robić. Dlatego często młodzież jest na pierwszej linii frontu. Na pierwszej linii frontu, aby być atakowana, aby być smagana, aby być jak najbardziej sprowadzona na stronę diabła. Dlatego Bóg dzisiaj wyposaża nas i chce, abyśmy obrali tą właściwą drogę. To jest kwestia decyzji. To jest kwestia decyzji. I kwestia decyzji to jest także dla was. Przeczytajmy sobie ten rozdział, który mówi o Józefie, ponieważ chciałbym oprzeć się na jego historii. On wypowiedział takie jedno zdanie. Jedno zdanie, które bardzo, bardzo dotyka mojego serca. To świadczyło o jego postawie, o jego postawie wobec Boga także, ale wobec rodziny. Wypowiedział jedno zdanie, którym zakończę czytanie tego fragmentu słowa. Czytajmy, 37 od 1 do 13, pierwszej księgi Mojżesza. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba, tak jak czytaliśmy. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilchy i z synami Zylpy, żony ojca swego. I doniósł Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego.
I donosił. Donosił o tym, co mówiono o nich złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu, braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec zachował to słowo, zachował to słowo w pamięci. Bracia jego poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa, bracia twoi pasą w Sychemie, chodź a pośle cię do nich. A on odpowiedział, jestem gotów, jestem gotów. I to słowo, to zdanie, jestem gotów, tak bardzo mnie ujmuje, tak bardzo dotyka mego serca. Dotknęło mnie, kiedy to przeczytałem, że postanowiłem zrozumieć, na co tak naprawdę był gotów Józef. Czy to było tylko wykonanie tego zadania, czy on o czymś może wiedział, czy on czegoś się spodziewał i na to właśnie był gotowy? Bóg objawia Józefowi swój plan. Pokazuje Józefowi, że będzie przywódcą, że będzie zarządcą i że nawet bracia i rodzina będą się mu kłaniać. I to, że dwa razy przyśniło się Józefowi, to znaczy, że to było postanowione u Boga i tak się stanie. Tak później Józef to tłumaczył. Ale tak jak moje pytanie brzmi, na co był Józef gotów? Ponieważ on miał 17 lat i był w gronie swoich braci, ja myślę, że on wiedział, czego się po nich spodziewać. Nienawiść można zauważyć, ponieważ z obfitości serca mówią usta. Jeśli nienawiść jest w sercu, to wychodzi na zewnątrz i on tego doświadczał. Józef ciągle słyszał jakieś pogardliwe słowa. Józef ciągle słuchał o jakichś może złych komentarzach w jego stronę. Zresztą czytamy o tym w Bożym Słowie. Nie mogli się nawet zdobyć na dobre słowo dla Józefa. Nie mogli się zdobyć nawet na jakiś komplement. Józef był świadomy tego, co się dzieje wokół niego. Wiedział o relacji, jakie ma z braćmi. Wiedział, że nie ma na co liczyć wśród swoich braci. Ja jestem przekonany, że Józef był ciężko pracującym młodzieńcem, tak jak i jego bracia. I te sny, które były mu dane, to były sny z życia wzięte. Skąd by mógł wiedzieć, jak się wiąże snopy, albo jak wygląda życie na polu, gdyby wcześniej w tym życiu nie brał udziału? A więc bracia jego pasali trzody razem z nim, o tym czytamy. Wiązali snopy, tak jak mu się śniło i tak dalej. A więc był chłopcem, młodzieńcem, 17-letnim młodzieńcem, który wchodził w dorosłość, który wiedział, jak pracować, który wiedział, co to jest ciężka praca. Nie był, z pewnością nie był, tak jak nam się wydaje, rozpieszczonym dzieckiem, chociaż ojciec miłował go najbardziej. Ale wiedział, co to jest praca. Ojciec nie wysłałby pieszo ponad 100 kilometrów samego Józefa, gdyby nie był doświadczony. Ojciec posyła go do Sychemu. To była daleka droga, pieszo. Dzień i noc Józef spędzał, dzień idąc pod żarzącym słońcem, noc spędzał być może mroźną pod gwieździstym niebem. Wiedział, co to jest wędrówka i wiedział, co to jest wykonanie zadania. Zewsząd groziły mu niebezpieczne zwierzęta.
Józef był zaprawiony, jestem o tym przekonany. Dlatego ojciec posłał go pieszo. Idź do Sychemu, Józefie. Oprócz tego, bez przerwy, tak jak powiedziałem, zagrażały mu dzikie zwierzęta. Ale przede wszystkim Józef świadomy był relacji, jakie ma z braćmi. Świadomy był tego, że jego relacje z braćmi nie rokują jakichś szczególnych miłości, szczególnych jakichś więzi. Wiedział, czego spodziewać się po swoich braciach. Jeśli ktoś by przypuszczał, że Józef mógłby być zabity, albo mógłby być wydany, albo mógłby być pobity przez swoich braci, to kto bardziej jak nie właśnie Józef, który być może to słyszał już wielokrotnie z ust ich. Józef wiedział i wydaje mi się, że kiedy Józef wypowiada słowa jestem gotów, on jest świadomy ryzyka. On jest świadomy, że będzie niebezpiecznie, ale jest gotowy wypełnić zadanie, które daje mu ojciec. Jest gotowy, jestem gotów. Czy wy, młodzi gimnazjaliści, jesteście gotów podjąć ryzyko i pójść za Panem? To jest ryzyko, ponieważ musisz być w stanie gotowości. Musisz w pewnym momencie, w tym momencie uznać kogoś, kto jest ważniejszy od ciebie i pójść za nim. Wielu szło za Jezusem. Jak czytamy w Nowym Testamencie, wielka rzesza i tłumnie chodzili do Niego. Ale Pan Jezus, kiedy w pewnym momencie zobaczył, że tak wiele ludzi szło za Nim, odwrócił się i powiedział, być może już poddenerwowany w swoim sercu, że chodzą za Nim po to tylko, żeby się najeść, że chodzą za Nim tylko po to, żeby nakarmić swoje oczy cudami, że chodzą, bo jest ciepło, bo mają ryby, bo mają chleb i nic więcej nie chcą. Nie chcą się nawrócić, dlatego odwrócił się do nich, powiedział, tylko ten, kto się zaprze siebie, może być moim uczniem. Tylko ten, kto się zaprze siebie, kto uzna siebie za kogoś mniejszego niż mnie. Tylko ten moim uczniem może być. Józef zgadza się wykonać zadanie powierzone przez ojca. Syn zgadza się wykonać zadanie powierzone przez ojca. Czy pamiętacie, bracia i siostry, historię innego syna, który na polecenie ojca przyszedł, aby wykonać zadanie? Czy przypomina wam się historia innego syna, który choć wiedział, co go spotka, choć znał ryzyko, choć wiedział, czego będzie doświadczał, jednak zgodził się wykonać zadanie Ojca? Jezus Chrystus, Pan Jezus, Boży Syn, zgodził się, powiedział, jestem gotów, tak jak Józef. Izajasz pisze, myślę, że w proroczy sposób słowa Boga Ojca, kogo pośle, mówi Pan. I myślę, że wtedy Boży Syn, Pan Jezus, oto jestem, poślij mnie, ja pójdę uratować ludzkość. Dlatego Józef swoją postawą tak bardzo przypomina Pana Jezusa. Pomyślcie tylko o tym, jak oboje byli bardzo miłowani przez swoich ojców. Tak Jezus, jak i Józef. Umiłowani przez ojców. Pomyślcie o tym, że oboje byli znienawidzeni przez braci. Czytamy o Panu Jezusie, że nawet bracia Jego wzgardzali Nim, nie wierzyli w Niego. Tak samo o Józefie. Pomyślcie o tym, jak spiskowano przeciwko Nim. Jak o Józefie spiskowano, tak i o Panu Jezusie, aby Go zabić. Z obu ściągnięto szaty. Oboje znaleźli się w Egipcie. Obu sprzedano za cenę niewolnika. Obaj byli kuszeni. Obu fałszywie oskarżono. Oboje zostali pojmani. Między dwoma więźniami się znaleźli, z których jeden został uratowany, a drugi nie. Przebaczyli tym, którzy zawinili im. I oboje ocalili swój lud. Jak bardzo Józef przypomina Pana Jezusa. Swoją postawą.
Wiecie, to jest dla nas dzisiaj wyzwanie, aby żyć życiem Chrystusa. Aby żyć życiem Chrystusa, aby nasze życie przypominało Pana Jezusa. Dlatego, i to chcę wyjaśnić, dlatego Biblia tak szeroko przedstawia nam Józefa. On jest typem Chrystusa. Już w Starym Testamencie jego życie oparte jest na wzorcu, który urzeczywistnieniem stał się w Panu Jezusie. Panu Jezusie. Pomyślcie o tym, że Józef nie znał dekalogu przykazań Bożych, bo jeszcze ich nie było. A już wiedział, że cudzołóstwo jest grzechem przeciw Bogu. Więc życie Chrystusa w nas powoduje, że zakon, Boże prawo zapisane jest w naszych sercach. I jesteśmy w stanie wykonywać prawo, nawet go nie znając. Zaufał Bogu w momencie, kiedy nie widział tego, co zostało mu obiecane. Przekażę ostatnią myśl i to jest myśl do nas wszystkich, szczególnie do was, którzy tu jesteście dzisiaj, gimnazjaliści. Podejmij bój o to, aby być podobnym do Chrystusa. Tak jak Józef, choć miał 17 lat, powiedział, jestem gotów, aby podjąć bój o to, aby moje życie było święte i czyste. Bo być podobnym do Chrystusa, to wcale nie znaczy być, co to znaczy być podobnym do Chrystusa? Albo inaczej, co to znaczy być chrześcijaninem? W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, 26 wierszu czytamy taką oto informację. Otwórzmy sobie ten wiersz. Ponieważ czytamy w Dziejach Apostolskich, że tam w Antiochii, ponieważ o Antiochii będziemy mówić, a gdy go znalazł, chodzi o Saula, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. A więc do tej pory byli nazywani sektą Nazareńczyków na przykład, tak jak Żydzi ich nazywali. Do tej pory być może nazywani byli sekciarzami i tak dalej. Ale od tej pory, kiedy ludzie zauważyli w nich coś, co przypominało im Chrystusa, nazwali ich chrześcijanami. Nasz język polski troszkę tutaj kuleje, ponieważ słowo chrześcijanin w naszym kraju wywodzi się od słowa chrzest. Ale wystarczy tylko posłuchać, jak brzmi ono w języku angielskim. Tam nie ma ani wzmianki o chrzcie. Tam jest mowa, tam mówi się o chrześcijanach Christians, więc Chrystusowcy od słowa Chrystus. Chrystusowcy. A więc kiedy ci w Antiochii, ludzie, poganie, zauważyli, że ci uczniowie robią to samo, co robił Jezus, tak jak Pan Jezus uzdrawiał, tak oni czynią, tak jak On chodził w czystości i nawoływał do tego, to samo oni robią. Dlatego nazwali ich Chrystusowcami, chrześcijanami. To nie jest tak, jak nam się wydaje, że niemowlę pokropione po czole, po głowie staje się chrześcijaninem. Cóż to za chrześcijanin ochrzczony w wieku niemowlęcym, a dzisiaj siedzący w więzieniu za zabójstwo? Albo cóż to za chrześcijanin ochrzczony w wieku niemowlęcym, nazwany chrześcijaninem, a dzisiaj jest gwałcicielem, dzisiaj jest wulgarny, jest pijakiem? To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest odróżnianie się od świata. To jest stan, w którym poganie, ludzie zauważają coś w nas innego. Chrześcijaninem nie jest człowiek nazwany przez brata chrześcijanin. Chrześcijaninem jest ten, który przez pogan jest nazwany chrześcijaninem. Kiedyś oglądałem taki film chrześcijański i pewien taki żyjący w świecie już starszy człowiek wypowiadał się o sąsiedzie swoim, który był chrześcijaninem i powiedział tak, jeśli istnieje jeszcze na świecie jakiś prawdziwy chrześcijanin, to właśnie mój sąsiad nim jest. To może, to jest świadectwo prawdziwe.
człowieka, który żyje w świecie, widzi kogoś innego. My możemy się nazywać nawzajem, schlebiając sobie, ale myślę, że to nie jest wiarygodne, dopóki o nas tak nie powie ktoś z zewnątrz. Ten jest inny. Ja w nim widzę Chrystusa. Ja w nim widzę coś innego. Coś, co mnie ujmuje. Coś, co chciałbym poznać. To jest ten stan.